Cześć, witam Was serdecznie. Zapraszam na dzisiejszy filmik, który będzie o tym, jak zabezpieczyliśmy nasz dom dla naszego rocznego synka, tak żeby sobie w nim nic nie zrobił. Mi się długo wydawało, że ja w ogóle nie będę zabezpieczać domu, że po prostu będę synka pilnować, ale szybko okazało się, że to jest niewykonalne i że po prostu trzeba by mieć oczy dookoła głowy i dzięki tym bardzo podstawowym zabezpieczeniom można sobie trochę ułatwić życie z takim bardzo ciekawym świata, wszędzie wsadzającym rączki, wszystko biorącym do buźki, małym dzieciaczkiem. W dzisiejszym filmiku opowiem Wam generalnie o tym, co zrobić, żeby nie było tak. O nie, 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 nie. Proszę nie. Fuj, fuj, fuj. Na początek powiem Wam, kiedy my te wszystkie zabezpieczenia w ogóle w domu zaczęliśmy robić. Nasz synek zaczął raczkować, jak miał około tak 6-7 miesięcy. I na samym początku oczywiście on się poruszał bardzo wolno i nie był jeszcze na tyle pewny siebie, żeby za dużo rozrabiać. Ale po takim gdzieś miesiącu, czyli w wieku około 8 miesięcy, on już się poczuł bardzo pewnie, zaczął też sam wstawać z jakąś tam pomocą mebli albo czegoś. I to był czas, kiedy naprawdę musieliśmy sobie różne rzeczy zabezpieczyć. Myślę, że nie ma jakiegoś jednego konkretnego wieku, w którym takie zabezpieczenia trzeba by zrobić. Myślę, że to właśnie jest ten moment, kiedy dziecko zacznie bardzo dobrze i porządnie raczkować. Więc my nasze zabezpieczenia, albo te nazwijmy to adaptacje naszego domu, które robiliśmy pod kątem naszego synka, zaczęliśmy od najniższego poziomu tak jakby. Więc wszystko zostało na ziemi. Myśmy mieli takie duże świeczniki na ziemi ze świeczkami, które chłopcio od samego początku, jak tylko zaczął się poruszać, bardzo lubił przewracać. Te świeczki oczywiście się całe obijały, wosk się obkruszał wszędzie, obijał ściany. Także to była pierwsza rzecz, którą usunęliśmy. Mieliśmy też takie duże lampiony z jakimiś tam w środku też świeczkami, kwiatkami, różnymi tam dekoracjami sezonowymi. I one były szklane. I to była kolejna zabawa naszego synka. On lubi to otwierać, przewracać. No i jak wiadomo, szkło, nie chcemy, żeby ktokolwiek to przewracał, a dodatkowo jeszcze te drzwiczki były dość ostre, także to była kolejna rzecz, która poszła sobie do schowka. Mamy taką szafę po prostu w korytarzu, gdzie trzymamy różne dekoracje, których aktualnie nie używamy, no i to wszystko na szczęście się tam zmieściło. Następna faza to były wszystkie niskie szafki i stolik kawowy w salonie. Myśmy swojego czasu mieli dużo dekoracji na stoliku kawowym, ale w tym momencie nie mamy żadnych, jest on po prostu puściutki, nie ma tam nic. Na jednej z niskich szafek, to jest szafka przy telewizorze, mieliśmy takie reniferki, które ja strasznie lubię i to o dziwo jakoś długo chłopca nie interesowało. On tam jakoś za bardzo nie zaglądał, nie interesował się tym, ale przez to, że te reniferki są dość wysokie, są stalowe, mają dużo takich wystających, jakichś różnych kujących końcówek, zdecydowaliśmy przestawić się je po prostu wyżej. Ja je bardzo lubię, dlatego nie chciałam się ich pozbywać. Stoją po prostu na półce wyżej, do której chłopca na pewno nie dosięgnie. Rzecz następna, i to była ta rzecz, przed którą się bardzo długo wzbraniałam. To są szafki kuchenne. Mi się zawsze wydawało, że bez przesady przecież można dziecka pilnować albo ewentualnie możemy zrobić takie bramki do kuchni, tak żeby chłopca tam w ogóle nie wchodził. Nie dało rady w ten sposób. Musieliśmy zabezpieczyć szafki. Boję się, że jakbyśmy zrobili właśnie takie bramki do kuchni, to on by stał i marudził przy tych bramkach, bo chciałby być tam, gdzie my. No a szafki kuchenne, jak wiadomo, kryją w sobie bardzo dużo niebezpieczeństw dla takich małych dzieci i bardzo dużo ciekawych rzeczy, którymi one chcą się bawić. U nas w kuchni jest mało szafek górnych, my mamy większość szafek dolnych i w jednej z nich na przykład mamy talerze, w jednej szufladzie mamy noże, mamy bardzo dużo jakichś szklanych pudełek na jedzenie i takich rzeczy. No i nie chcieliśmy oczywiście, żeby chłopcio tam swoje rączki wkładał. Dlatego to wszystko zabezpieczyliśmy. Inna rzecz jest jeszcze taka, że chłopcy się wieszał na tych drzwiczkach i mi się wydaje, że część z nich troszeczkę poprzekrzywiał, także trzeba te zawiasy podregulować. No i generalnie też wkładanie paluszków między drzwiczki a szafkę, czyli tam gdzieś, gdzie są zawiasy, no też nie najfajniejsza sprawa, jakby sobie te paluszki przytrzasną. Dlatego zdecydowanie wszystkie szafki w kuchni mamy zabezpieczone. Pokażę Wam, jak te szafki są zabezpieczone i tutaj w kuchni właśnie podobają mi się te zabezpieczenia, bo ich nie widać, one są w środku. Więc to jest założone tak mniej więcej tu, do tego jest taki magnes, który trzeba przyłożyć.
trzeba trochę popróbować, gdzie tę szafkę można otworzyć. To jest coś takiego, o, które wystaje normalnie. Jak się przyłoży magnes, to to się chowa i wtedy szafkę można otworzyć. Jeszcze chłopcie tego nie urwał. To jest po prostu przyklejone tutaj. Także nie, nie jest to jakiś super skomplikowany mechanizm. Ale żeby to się dało zrobić, to tutaj musi być taka ramka. Bo musi po prostu być miejsce, gdzie coś takiego tu od spodu przykleić. To jest to, co łapie ten wystający dzyngiel. To jest szafka z Ikei i ją też się dało w ten sposób magnetyczny zabezpieczyć. O. Tutaj po prostu na górze było wystarczająco miejsce na tą część. I mimo tego, że to są te drzwiczki, które się na wcisk otwiera, nie mają żadnych rączek, to to tutaj też dobrze działa. I niestety jak macie szafki takie, które totalnie nie mają takich ramek w środku, są zupełnie płaskie, takie bardzo modernistyczne, to możecie tej opcji niestety nie móc zamontować. Ale pokażę wam, co mamy w pralni, gdzie właśnie mamy inne szafki niż tutaj w kuchni. Więc nasze szafki w pralni wyglądają tak. To są szafki z Ikei. I tutaj mamy coś takiego na zewnątrz. To oczywiście wygląda trochę gorzej, no bo co to tutaj jest nagle. Ale tutaj to było za cienkie. Tutaj się po prostu nie mieściła ta część. I nie mogliśmy zrobić tego zabezpieczenia wewnętrznego. Tutaj są te nasze detergenty wszystkie. No i zdecydowanie nie chciałabym, żeby chłopiec się do tej szafki dostał. Tutaj dostaliśmy od Stanu. Chyba każdy rodzic dostaje takie jak naklejki. Które mają zniechęcić dziecko do zaglądania do takiej szafki, ale myślę, że chłopiec jest jeszcze na to za mały, żeby to zrozumieć. Dlatego tutaj mamy takie zabezpieczenia zewnętrzne. One też są przyklejane po prostu. Wyglądają tak sobie, ale zdają egzamin, chłopcy nie jest w stanie tych szafek otworzyć. Zabezpieczyliśmy również kontakty. Kontakty to jest bardzo prosta sprawa. Kupuje się taki wtyk, który wkłada się do kontaktu i on jest bardzo trudny do wyciągnięcia, nawet dla dorosłego. No i chłopcy szybko przestał się interesować takimi kontaktami po prostu. Coś, co słuchajcie, może częściowo należy do zabezpieczenia domu, to jest taka mata. Myśmy ją kupili, to jest mata, którą się normalnie w biurze, jak jest dywan, kładzie pod krzesło, tak żeby ona się lepiej ślizgało, takie krzesło na kółkach. Myśmy ją kupili po to, że jak chłopcy rzuca jedzeniem z tego swojego krzesełka, to to jedzenie moją wielką nadzieją spadnie na tą matę, a nie na dywan. Niestety chłopcy w tej chwili ma już trochę większy zasięg rzutu, więc to nie zawsze pomaga, ale zdecydowanie jest tu czyściej. Ten dywan nie wygląda aż tak strasznie, jak mógłby wyglądać. Rzecz kolejna to są narożniki od stołu. Chłopcy jest dość wysoki i stoły takie normalne, jadalniane albo jakieś biurka ma dokładnie na wysokości połowy czoła. On często nie patrzy pod nogi jak chodzi, jak chyba każde dziecko w tym wieku i często po prostu idzie i bum, uderza się w coś. To są nasze zabezpieczenia narożników. Taki miękki plastik, okrągły zupełnie, przyklejany. Żeby to odkleić, trzeba to trochę posuszyć suszarką i wtedy ten klej zmięknie i można to po prostu odkleić. Chłopcio, wczoraj po prostu ja zawału serca dostaję za każdym razem, jak widzę go, jak się w coś uderza. Trzymał jakąś poduszkę w ręku, czy coś, zaczął iść do przodu i oczywiście uderzył w ten róg. Odbił się i jakoś tak nawet, powiem szczerze, że nie płakał ani nic, więc jakoś specjalnie tego nie poczuł, ale to generalnie służy temu, żeby nie było rozcięcia po prostu na czole, czy na innej części ciała, którą ktoś się uderzy w ten narożnik. Dalej prawdopodobnie będzie guz, chociaż chłopcia akurat nie ma, także muszę powiedzieć, że te narożniki zdały egzamin, podlinkuję wam je, tak jak wszystko inne pod spodem. Mamy też zabezpieczone narożniki stolika kawowego. To było bardziej jak chłopcia jeszcze raczkowa, w tej chwili to już raczej tam się w tak niskie rzeczy nie uderza, ale na wszelki wypadek lepiej mieć to zabezpieczone. A, coś ważnego, co nie wiem, czemu mi się z Ikeą kojarzy, ale również przybiliśmy do ścian niektóre szafki, które mogą się przewrócić, które mają jakieś łatwe miejsca dla chłopca, za które może pociągnąć, stanąć, tak że ta szafka się wywali. Dlatego takie szafki przybiliśmy do ściany i zabezpieczyliśmy tak, że są nie do ruszenia. Jedna rzecz, której nie zabezpieczyliśmy, co może się wydawać dziwne, to jest kominek. My mamy kominek gazowy, on ma taką siatkę z przodu, która chroni przed tym, żeby właśnie się nie poparzyć, nie da się dotknąć bezpośrednio szyby tego kominka i testowałam to wielokrotnie, jak długo by on się nie palił, tam naprawdę nie da się oparzyć. Można dotknąć i się człowiek nie poparzy, to jest ciepłe, natomiast naturalnym odruchem jest, że się zabiera rękę, ale nie jest to takie, że wiecie, dotknie się i nie wiadomo, co się z ręką dzieje. Ta kratka jest tak z tyłem mniej więcej od szyby, więc też nie ma szans, żeby ona się tak mocno wgięła, żeby dotknąć tego kominka, także dlatego my po prostu nie mamy zabezpieczonego kominka. Jeżeli macie kominek opalany drewnem, to podejrzewam, że to jest trochę inna sytuacja.
w zależności od producenta, od tego, jak ten kominek jest wbudowany czy zbudowany. Myślę, że to może być na pewno rzecz, którą trzeba zabezpieczyć. Także to jest nasze takie podstawowe zabezpieczenie, które w domu zrobiliśmy. Myślę, że to jest takie minimum, ale nam wystarczy. Naprawdę nie robiliśmy za dużo jakichś tam modyfikacji poza wyniesieniem rzeczy i właśnie szafkami, narożnikami, kontaktami. Zdaję to egzamin, nie mieliśmy żadnych poważniejszych wypadków. Także to tyle na dzisiaj. Komentujcie pod spodem, co Wy zrobiliście w domu. Tak się zastanawiam, może my tutaj zapomnieliśmy o czymś bardzo ważnym. Dziękuję za odwiedziny i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!